Dzień dobry, witam. Nela, o, Nela, chodź tu. Słuchaj. Nela, Nela rzadki gość, o. Bo ona się wstydzi, krępuje się. Idź, Dorysia. No. I to tak, pada deszczyk, pada równo, chłodno jest, ogólnie jest sobota, u was poniedziałek jest, tak, u mnie sobota, no. I co? I to, że będziemy farbować włosy, znaczy ja będę, byliśmy w Auchan, między innymi po filtr do wody, tak, bo tam jest taki dobry, oszonowy. I byliśmy po herbatę i byliśmy po mąż szukał buty. I co, znalazłeś buty? Nie ma nic, nie ma butów, no, nie ma butów. Także straciliśmy 2 godziny. Tak mi się bynajmniej wydaje, straciliśmy 2 godziny, no i nic w sumie z tego nie wyszło. Ale coś tu mam, to wam pokażę, co mam. Taką mam farbę do włosów tym razem. No, nie chciałam rozjaśniać rozjaśniaczem, bo wiecie, walczę z moim wypadaniem włosów, więc nie chcę ich palić, nie? Rozjaśniaczem, więc wziąłam taki gołębi popiel. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, no. Zobaczymy, co to będzie, nie? Zaraz będziemy nakładać. Ona chyba 8 zł kosztowała. 8 czy 9. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żeby tak zrobić, żeby było dobrze, nie? Żeby wyszło. Wziąłem taki sok malina, 100% malina, bo chciałam do herbaty w sumie albo do wody, ale żeby był bez cukru. No i ten jest bez cukru. 100% soku z owoców malin. Więc będziemy kosztować, no trochę drogi interes, ale zobaczymy, że bez cukru. No, bo takie zwykłe soki te, czy syropy, to wiecie, sam cukier to jest, nie? Cukier cukrem pogania. No i wzięłam jeszcze 2 Liptony, bo tam były green, 0 cukru. Więc wzięłam 2, żeby było do napicia. No i mamy herbatę. Wzięłam sypaną. Bo chciałam dużą paczkę w saszetkach, ale nie było, były tylko takie zwykłe po 25, znaczy zwykłe małe, po 25 saszetek. I one były po 12, prawie po 13 zł, a ta była po 20, 100 gram sypanej, więc myślę, że to się lepiej opłaca, a mi tam nie przeszkadza, nie? Ja mam sitko takie do zaparzania, więc mi nie szkodzi. Mamy ten filtra mamy do dzbanka i on jest super, ten filtr, to jest, ale konkretnie ten do twardej wody i naprawdę jak ja go wsadzę, to nie muszę ani razu przez miesiąc odkamieniać czajnika, naprawdę. I w porównaniu do innych, to bardzo przez niego powoli przechodzi woda, filtruje się takim małym ciurkiem, bo przez te inne tak szybko dosyć. A tutaj naprawdę bardzo długo filtruje i naprawdę długo nie ma, no praktycznie na cały czas używania miesiąc tego, no. To nie ma absolutnie ani grama w dzbanku kamienia, nic, zero. Więc super, a kosztuje 16 zł. Wziąłam sobie jeszcze crema do ryja, bo mi się pokończył i tak patrzyłam, mówię, a biorę Nivea, chociaż wypróbowany i wiadomo co. Wzięłam witaminę D3,
bo była po 8,99, 60 tabletek, więc wzięłam, będziemy już suplementować. No, bo to już ta pora, żeby zacząć. Więc mamy witaminę D3, mamy jeszcze taką multiwitaminę, zwykłą musującą, i jeszcze mamy serki, mamy bielucha, taki zwykły, naturalny, mój ulubiony twarożek z pomarańczą, to mnie zaciekawiło, że z pomarańczą, więc wzięłam, i mamy jeszcze taki, o, no, z cebulką i ze szczypiorem bodajże, tak? O, po polskiemu to tu... Gdzie to pisze po polskiemu? O, składniki, maślanka. Maślanka, śmietanka. Z cebulą i szczypiorkiem kremowy, tak, z cebulą, wiecie, tak, do smarowania, nie zamiast masła, no. To zaraz schowam do lodówki, no i, cicho, Ale powiem, spać się chce. Taki jest typowo jesienny, ponury dzień. Spać się chce okropnie. A ja sobie pazury przemalowałam na różowo. No i co za pazury? No. I te pazury, kosztowały, proszę ja was, całe, uwaga, całe 2,99, tak? 2,99. A robi wrażenie, widzicie? Stokrotce. To są takie zwykłe, wiecie, tipsy do przyklejenia, no. A wrażenie robi. Może z bliska nie wyglądają zbyt super, ale z daleka robią robotę. Więc 2,99 i w kieszeni przynajmniej 100, 150 zł, nie? Dlatego tak, widzicie. Po taniości, A robotę robi, nie? Ja sobie rozrabiam farbę. Będę farbować włosy. Bo jest dopiero u nas 12. Ale chyba jeszcze pójdziemy sobie na dżemkę, bo wieczorem idziemy, takim późniejszym popołudniem, idziemy do znajomych sobie posiedzieć. Ale mi się zaplątały włosy. No. Więc sobie najpierw nałożę farbę, bo ja się boję, że jak ja się położę, to ja później za późno wstanę i nie zdążę. No, a chciałam sobie kudły pofarbić. Chciałam spróbować ten sok od razu. Też i wam powiedzieć, jak smakuje. Ale on po otwarciu tu napisane jest, że by go spożyć w ciągu 14 dni. A nie wiem, czy później będę piła herbatę, czy jutro, powiem wam następnym razem. Czy on jest coś wart w ogóle? No. Teraz jeszcze wymienimy filtr w dzbanku. I jakoś tu będzie. Ale spadło mi się co okropnie. O! Utleniacz tu jest. Tleniacz 9%, co? Patrz, to, patrz. To. Nie ziewaj. Leży, ziewa. Koty śpią. O, widzę, że Nela już też się ułożyła na łóżku. Taki senny. Senny poranek. No, senny poranek. Niby człowiek się obudził. Koty mnie obudziło zresztą. No, ale ogólnie patrząc, jak ja wstaję codziennie, to nawet pospałam godzinę dłużej niż zwykle. Ale jakaś niedospana. Jakaś niedospana jestem. My wszyscy zresztą jesteśmy. Na tym dworzu siąpi, wieje. Także taki dzień.
Taki sobie. No. Zaraz pomieszamy, nałożymy i będzie, nie? No, to ja sobie tu mieszam. I nakładam. O, jeszcze mi plusło na podłogie. Ja sobie tu mieszam, nakładam i efekty wam zaraz pokażę. Coś się nam przejaśnia. Patrzcie. Nie widzę. Mówię, patrzcie, nie widzę. Mam farbę 20 minut na włosach, jakieś czarne widzę. Czerni widzę. Czekaj, pokażę wam w środku. Tak patrzyłam z różnych. O, na czarnym tle. No kuźwa, czarne. No. Idę to zmywać. Ja pierdyka. To wymyśliło. Ja pierdzie. Tak właśnie łażę od okna do okna i zaglądam. Co tu się wydarza? Ja pierdykam. Zresztą mi twarz z celulitem. Boże. Widzicie? Widzicie to? Idę to zmywać. I oto efekt. Taki efekt. No, mniej więcej równomierne są, ale powiem wam, że jak poszłam zmyć od razu, to na mokrych wyglądało tragicznie, nie? Jakby tu było 55 różnych kolorów i odcieni wszelakich, no ale jak wyschły, to widzicie, tu mi się góra rozjaśniła. Letko. Jeszcze wam pokażę w świetle dziennym. Czekajcie. Może tu lepiej. Taki wyszedł gołąb. No. Może być, chyba nie. Chyba może być. No. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. Także był moment, że mi się płakać chciał. No. Boże święty. W ogóle sprawa się z wyjściem. Ogólnie to mam, teraz uważam, na lewej stronie koszulka. Nie szkodzi. Sprawa się przyspieszyła z wyjściem. No, muszę szybko się ogarnąć coś, ryjca lećko i będziemy lecieć. No. To wiecie, co chwilę inne okoliczności następują, więc wiecie. Ja już się tam nie będę w szczegóły tutaj wgłębiać, ale no. Co 5 minut inaczej, nie? To wiecie. No ale idziemy sobie posiedzieć. Pogadać. Może jakiegoś drineczka człowiek się napije, a później
później co? A później co, do roboty trzeba, nie? W poniedziałek. Więc nie wiadomo, jak to będzie później, później. Z tym wszystkim. Więc szybki makę upik. Siatka mi pękła. O, siatka mu pękła. To sobie weź nową siatkę. No, przełożyłem do trzech siatek. Jak do trzech? No bo nie... Ja nie będę ryzykował, że mi znowu pęknie. Siatka mu pękła. No bo zmiana planów, zmiana planów. Już wszystko było naszykowane, mówię wam, a... No, a ty się nie śmiej. Bo dostaniesz w łeb po prostu. No, tak to jest, jak się... Dwa chłopaki umawiają. Wiecie. Baba to wie, co robisz. Z góry przewiduje. A chłopa wpuść w maliny, to ci krzoki zje, nie? No. Się tak poumawiali, że... Że nic się... Kupy nie trzyma. Nic się kupy nie trzyma. A teraz na szybciocha, na szybciocha. Dżemka była, moi mili. No, niestety w mokrych mi się przysnęło. Jest jak jest, ale nie będę już tutaj nic cudować, nic prostować, bo nie ma czasu, nie ma czasu. A jak nie ma czasu, to se kup wózek zawczasu. Nie. To taka historia z tymi... Ja przepraszam wszystkich panów oczywiście, nie? Ja nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Absolutnie. Absolutnie tak nie jest. Ja tylko stwierdzam fakt, tu i teraz, to tak wychodzi wszystko. No. Szkoda gadać. Czego stoi? Się chichra. Namieszali, a teraz się chichra. No. No, czubek. Mam moja wariat. Ja już od 2 tygodni się chichrą. No. W ogóle nie wiem czemu. O. Ja nie chcę wiedzieć. Tym bardziej. No. No. Także my idziemy. Idziemy w gości. Jeszcze tusz i styknie. No, ja się kończę tu malować. No i się żegnam z wami. Bo co wam tu będę pokazywać dalej, jak muszę zaraz wychodzić. I wiecie, miałam inne plany. No, a on się cieszy. A on się cieszy i dostanie po prostu w łeb. I się skończy. No, miałam inne plany, ale będą inne plany, więc muszę już to w tym momencie zakończyć. No, więc życzę wam, wy to widzicie w poniedziałek, miłego poniedziałku, tylko nie wiem, czy rano, czy wieczorem. Wy widzicie, bo jeszcze nie wiem, jak to mi tam te puszczanie filmów teraz pójdzie. Bo wiecie, nie? No. To.